Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was dosyć praktyczny pomysł. Tutaj w tym pudełku widzicie, mam bardzo dużo lakierów do paznokci i chciałabym je trzymać w ładniejszym miejscu. I stąd wpadłam na pomysł, żeby przełożyć je do tego słoika. To jest słoik, który kupiłam w Ikei i służy do przechowywania słodyczy. A ja pomyślałam, że lakier do paznokci w różnych kolorach idealnie pasuje do tego słoika. I w ten sposób połączę elementy dekoracyjne z elementami praktycznymi. Mam nadzieję, że efekt będzie ładny i że ten słoik sprawdzi się również nie jako słoik na słodycze, ale także jako sposób na przechowywanie lakieru do paznokci. Mam tutaj oczywiście dużo za dużo tego lakieru, więcej niż się zmieści do słoika, więc wybiorę sobie najładniejsze kolory i te, które najczęściej są używane. I właśnie to jest ciekawy sposób na połączenie dekoracji z tym, co jest praktyczne, ze sposobem na przechowywanie różnych rzeczy, żeby nie tylko służyło tym praktycznym celom, ale też ładnie wyglądało. I cały słoik jest już wypełniony lakierem. Zakręcam go i tak sobie teraz pomyślałam, że ta czerwona zakrętka nie bardzo pasuje kolorystycznie do reszty i chciałabym zmienić ten kolor na mniej jaskrawy, a idealnie na srebrny. I tutaj mam lakier. Lakier ozdobny do różnych rzeczy, między innymi do tworzyw sztucznych, czy też do plastiku. I teraz pomaluję tym lakierem zakrętkę. Ważne jest, żeby lakier wstrząsnąć przed użyciem i pryskać tym sprayem mniej więcej z odległości 20-30 cm. I tak wygląda polakierowana na srebrną nakrętka. Zupełnie inaczej wygląda. Właśnie popryskałam ją na dworze z odległości 20-30 cm. Z drugiej strony jest nadal czerwona. Teraz zakręcam mój słoik i wygląda zupełnie inaczej. Dużo ładniej, dużo ozdobniej. I jeszcze, żeby było bardziej dekoracyjnie, zawiążę dookoła zakrętki i wstążkę. Końcówki odcinam. I mój pojemnik na lakier do paznokci jest już gotowy. Mam nadzieję, że ten sposób się Wam podobał. Jest bardzo dużo sposobów na przechowywanie rzeczy, nie tylko żeby właśnie gdzieś je upchać, ale żeby ładnie wyglądały i żeby oprócz praktycznych aspektów również dekoracyjne aspekty były spełnione. I to jest tylko jeden przykład, że taki słoik może być również dekoracją, może zdobić pokój albo biurko, a nie tylko spełniać swoje praktyczne funkcje. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!